Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się wokół Chrystusowego ołtarza na niedzielnej mszy świętej. Chrystus jest obecny pośród nas. Dla nas i dla naszego zbawienia za chwilę dokona on cudu przemiany darów, które przynosimy, aby się stały ciałem i krwią. Dołączamy do tych darów także nasze serca. Wchodzimy już w drugi tydzień Wielkiego Postu, czasu danego nam po to, by dokonał się w nas cud przemiany. Niech zniknie w nas to, co naznaczone jest grzechem, a pojawi się to, co uświęcone jest łaską Bożą. Dzisiejsza niedziela też nazywa się Niedzielą Argentes, Niedziela do Narodów. Mianowicie Kościół wzywa nas do solidarności z misjonarzami, którzy poświęcili swoje życie, by głosić ludziom dobrą nowinę. Zapraszamy wszystkich o modlitwę za misjonarzy i czy to świeckich, czy kapłanów, czy siostry zakonne. Także dzisiaj możemy złożyć swoją ofiarę dla ich utrzymania do puszki, która stoi na stopniach naszego prezbiterium. Panie Jezu, który ukazałeś apostołom blask swojej chwały, zmiłuj się nad nami. Chryste, którego oblicze jaśnieje chwalebnym światłem, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dokonujesz przemiany ludzkich serc, zmiłuj się nad nami. Modlimy się. Otóż w czasie tej ofiary eucharystycznej będziemy się modlić. Ksiądz Łukasz. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Józefy Władysława w 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Ksiądz Jarosław. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Alana, który dzisiaj przyjął sakrament chrztu i dla jego rodziny. Ja natomiast za zmarłą Zofię Świt w 45. rocznicę śmierci. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A potem dodał: tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu za tą wielką zasługę. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jakby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorąca pochodnia. I przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Oto słowo Boże.
szukaj Jego oblicza. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest sobie podporządkować. Przed to bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwała moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże. Wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił. Zlękli się, gdy weszli w obłok. Z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowywali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, oto żyjemy w trudnych czasach. Tylko siąść i płakać. Niektórzy tymi trudnymi czasami tłumaczą, usprawiedliwiają wszelkie niepowodzenia społeczne, polityczne.
polityczne, gospodarcze, rodzinne, kryzysy małżeńskie, kryzys wiary. Wszystko można usprawiedliwić trudnymi czasami, bo trzeba zadbać o utrzymanie, a nie jest łatwo. Trzeba zadbać o rodzinę, przynajmniej z tej zewnętrznej strony i sfery jej życia, a nie jest łatwo. Trzeba, żeby się nikt nie czepiał, jeszcze kilka razy w roku przyjść do kościoła, a nie jest łatwo. Tylko siąść i płakać. Ale na pocieszenie i otarcie łez możemy spojrzeć na naszych przodków i powiedzieć, że im też nie było łatwo. Może nie mieli takich problemów, ale mieli inne trudności, które decydowały o tym, że życie nie zawsze było usłane różami. Jeśli tego komuś mało, to jeszcze możemy pocieszyć się tym, że ci, którzy będą po nas, pewnie też nie będą mieli łatwo. Bo zawsze będą jakieś momenty trudne. A jeśli tego jeszcze jest mało, to jest pocieszenie, które już nikogo nie powinno pozostawić w smutku czy usprawiedliwianiu się trudnościami. Jest wiara w to, że będzie jednak lepiej, że będzie nam żyło się godniej, lepiej, bardziej doskonale. Ta wiara najczęściej wypływa z obietnic. Człowiek, który wypowiada obietnicę, jest rozliczany z tego, czy dotrzymał słowa, czy wypełnił je, czy był wierny temu, co powiedział. Dzisiaj możemy za przykład jednej z obietnic i wypełniania ich postawić dzisiejszych jubilatów, którzy 50 lat trwają w sakramentalnym związku małżeńskim, a więc wypełniają wiernie obietnicę, przysięgę, którą sobie wzajemnie wobec Boga i Kościoła złożyli. Ale aby była obietnica i przysięga, muszą być dwie strony. Ten, który obiecuje, jest z tego rozliczany. I ten, któremu się obiecuje, który obietnicę przyjmuje, dla którego ta obietnica staje się wielką nadzieją na lepsze jutro, któremu ta obietnica, powiedzielibyśmy, dodaje skrzydeł, ożywia, czyni kolorową jego codzienność. I takich obietnic w życiu możemy dostrzec wiele. Takie obietnice działają jak sprężyna, która wybija człowieka czasami z jego dołka. Chociażby taką obietnicą lepszego jutra może być chęć łatwiejszego czy szybszego zarobienia na zachodzie kosztem rodziny, którą się tu zostawia, kosztem relacji, kosztem miłości. Bo ta obietnica i to dobro, które mamy nadzieję z niej wypłynie, będzie jeszcze większe. Nie zawsze to się udaje. Oby się udało. Ale jest obietnica, która na pewno się spełni. Jest obietnica, która nie zawiedzie, bo dał ją nam sam Bóg. Obietnica lepszego jutra, dobrego życia, świetlanej przyszłości. Dziś możemy spojrzeć również na Abrahama, którego osobę otrzymaliśmy w liturgii słowa. Abrahama, starszego człowieka bez potomstwa, który usłyszał od Boga słowa mówiące o tym, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piachu na pustyni. Abrahama, który usłyszał, co dziś nam liturgia słowa przypomina, że ten kraj, który widzi, tam, gdzie sięga jego wzrok,
będzie oddany na własność jemu i jego potomstwu. Abrahama, którego Pan Bóg wybrał i z nim rozmawiając dał mu obietnicę. Abrahama, który uwierzył Panu Bogu, nawet jeśli po ludzku było to nie mieszczące się w głowie. Nawet jeśli nie było to zgodne z jego planami. I w końcu Abrahama, który z Panem Bogiem podjął relację, dialog i współpracę. I przypieczętował ją przymierzem, składając ofiarę i troszcząc się o tę ofiarę, chociażby wtedy, kiedy zagrażało jej ptactwo, które zlatywało się do porozcinanego mięsa. Drodzy, osobę Abrahama możemy przełożyć na każdego z nas. Pan Bóg nas wybrał, aby z nami rozmawiać. Wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, nim powstaliśmy, nim powstał ten świat. Pan Bóg już o nas myślał i już nas kocha. W Chrzcie Świętym, tak jak dziś to dziecko, przyjął nas do swojej wspólnoty. Przypieczętował to przymierze. A teraz prosi, byśmy nie zmarnowali tej łaski. Byśmy z Nim współpracowali. I większość z nas to robi. Chociażby mówiąc, jestem człowiekiem wierzącym. No bo chodzę do kościoła, przyjmuję po kolędzie, jajka święce na Wielkanoc, kolędy śpiewam na Boże Narodzenie. Nawet czasami idę do spowiedzi, do komunii świętej. Jest w porządku. Jest w porządku, ale czy do końca? Czy nasza wiara to tylko zewnętrzne praktyki, które widać i z których ktoś może nas rozliczyć? Czy nasza wiara to oprócz tego, nie zamiast, oprócz tego dodatkowo specjalne poruszenie naszego serca? Czy nasza wiara to nie powinno być Chrystusowe zmartwychwstanie, które przenika naszą codzienność, każdą naszą myśl, każdą naszą decyzję, każde nasze postępowanie? Czy wiara to nie nasze życie, które przekłada się na relacje z drugim człowiekiem? Czy prawdziwa wiara to nie szukanie tego człowieka, który zagubił się na ścieżkach życia i potrzebuje pomocy? Nie jesteśmy wierzący, jeśli tego nie robimy. Niektórzy powiadają, no nikt nie przyszedł, nikt pomocy nie chciał, no to co się będę pchał? Co ja będę się wpychał w czyjeś życie? Co ja będę komuś pomagał, jak on nic nie mówi? Nie jest wiara. Brak troski o drugiego człowieka jest przejawem niewiary. Bo my ze względu na miłość, jaką Pan Bóg nam okazał, współpracując z Jego łaską, wychodzimy z miłością do drugiego. I to jest tylko jeden z niewielu elementów. Przyniesienie dziecka do Chrztu Świętego, włączenie go do wspólnoty, nadanie mu imienia, które wiąże się z Chrztem Świętym, imienia świętego patrona. Nie aktorki z brazylijskiej telenoweli, bo co to za patronka? Jak ona się tym dzieckiem zajmie? Co ona temu dziecku wyprosi? Nadanie świętego imienia to jest wyraz wiary, troski o tego człowieka. I moglibyśmy w nieskończoność wymieniać. Spróbujmy sami, podczas modlitwy, lektury Pisma Świętego, podczas chociażby wielkopostnego zamyślenia, zrewidować swoje życie, postępowanie i w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, czy jestem człowiekiem wierzącym. Nie mówmy, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nie mam grzechu, bo to też jest przejaw niewiary. A dziś Chrystus pokazuje nam wiarę. A dziś Chrystus do tej wiary chce nas doprowadzić. Nie tylko do tej wiary, że to ziemskie życie jutro będzie lepsze, ale że będzie lepsza przyszłość. Bo Chrystus zmartwychwstały przemieni nasze ciało na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. I do takiej wiary Jezus doprowadził uczniów, wprowadzając ich na górę.
nie po to, żeby się im pochwalić, że jest Bogiem, ale po to, by zrozumieli, uwierzyli i kiedy za jakiś czas nastąpi Wielki Piątek i zobaczą tego mistrza, którego właściwie ludzie uwielbiali, bo rozmnażał chleb, karmił, uzdrawiał, wskrzeszał, zaczną opluwać, kiedy zaczną go biczować, kiedy zaczną go przybijać do krzyża, by oni nie uciekli spod tego krzyża. I tak z tej trójki, która widziała przemienienie pańskie, tylko Jan został pod krzyżem. Ale Jezusowi chodziło o to, by tak umocnić ich wiarę, by oni później w chwili próby i doświadczenia nie uciekli, nie stracili tej wiary, a jeszcze umocnili wiarę innych. I drodzy, to jest nasze zadanie. W tym czasie przygotowania do świąt Paschy umacniać wiarę, nie samemu, z Jezusem Chrystusem, wchodząc na górę, wychodząc na pustynię, a więc podejmując trud i wysiłek, które na pewno zaowocują, na pewno przyniosą nam nagrodę, nagrodę, która jest przygotowana. I dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Łukasza za wiele nam nie pokazuje i nie wyjaśnia. Bo tu nie są potrzebne zbyt wielkie ilości słów. Tu jest potrzebne zaufanie, miłość, realizacja przymierza i wierność Panu Bogu. I tego uczy nas dzisiejszy fragment Ewangelii. Pan Bóg mówi jedno. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Amen. Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
powiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze, odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eweliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami i w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi i wołają. Święty, 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 Pan zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Stefanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym, który dzisiaj przez chrzest został włączony do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szedł za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem. Pamiętaj, Boże, o jubilatach. Ty doprowadziłeś ich przed 50 laty do dnia zaślubu. Pozwól im cieszyć się dobrym zdrowiem, potrzebnymi łaskami i Twoim błogosławieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o tych, za których modlimy się w czasie tej mszy świętej, o wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i odeszli w Twojej łasce z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię,
zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Jakubem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzech i zachował nas ode złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, niebo w niebie roi na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na niej. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Boży, Najświętszy Sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę jeszcze wysłuchać ogłoszeń przeznaczonych na ten nowy tydzień. Dziś jeszcze nabożeństwo zwane Gorzkimi Żalami z kazaniem pasyjnym o godzinie 17:15. W czasie nabożeństwa będzie zbierana taca na kwiaty do Bożego Grobu. Dzisiaj można też złożyć ofiarę na pomoc dla misji i misjonarzy zwaną Ad Gentes do puszki, która stoi tu przy naszym ołtarzu. W tym tygodniu wspominamy w czwartek w kaplicy błogosławionego Jana Pawła II w godzinach od 20 do 21 będziemy mogli modlić się przed Najświętszym Sakramentem, który wówczas będzie wystawiony. W piątek, pierwszy miesiąca, okazja do spowiedzi świętej od godziny 17. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 9 i 17:15. Odwiedziny chorych w sobotę z posługą sakramentalną, jak zwykle od godziny 9:30. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za ofiary złożone na pracę przy naszym kościele i na witraże. Były to kwoty 150 i 100 zł, a w trzecią niedzielę złożono ofiarę na tacę, która jest przeznaczona na pracę przy kościele w wysokości 2150 zł i 35 groszy. W naszym sklepiku parafialnym są do nabycia nowe czasopisma Niedziela, Gość Niedzielny, Kalendarze Parafialne, wiele innych wydawnictw oraz dewocjonaliów. Prosimy zapoznać się z ofertą tego sklepiku. Może będzie to dobry moment na również zakupy świątecznych prezentów. Drodzy, w dzisiejszej niedzieli artykuł z zimowiska w Przesiece, na którym były dzieci z naszej parafii oraz z wyjazdu do Pragi, w którym uczestniczyła młodzież z naszej parafii. W piątek koło przyjaciół Radia Maryja, Barka, zaprasza nam mszę świętą o godzinie 18 w intencji za Kościół Boży, jego pasterzy na czele z papieżem, za ojczyznę wszystkich Polaków, radio, telewizję Trwam. Wszystkie dzieła powstałe przy radiu i telewizji o Boże błogosławieństwo dla członków i ich rodzin. Stowarzyszenie Wsparcie Rozwoju Zrównoważonego Barka informuje, że bezpłatne porady prawne odbędą się 25 lutego w godzinach od 14:15 do 16:15 w salce katechetycznej w ramach współpracy partnerskiej z Kancelarią Adwokacką. W dniach od 26 do 27 lutego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 rekolekcje szkolne. Zakończenie będzie w środę w kościele. Klasy 4, 5 i 6 będą miały okazję do spowiedzi o godzinie 15. Pozostałe klasy przychodzą do kościoła na godzinę 15:45 na mszę świętą z kazaniem kończącą rekolekcję. Zespół parafialny Caritas naszej parafii prosi o przekazanie 1% podatku na pomoc przy budowie kościoła świętej Jadwigi. Informujemy, że będzie możliwość uzyskania przy parafii pomocy w wypełnianiu PIT-ów. Odbędzie się to we wtorek w godzinach od 17 do 18. Usługa księgowa będzie bezpłatna. Tu może jeszcze wyjaśnię, czy na Caritas, czy na Kościół, czy inne organizacje pożytku publicznego, jakiekolwiek działające w naszym kraju, ten 1%, który przekazujemy, to nie jest wyciągnięcie kolejnych pieniędzy z naszych kieszeni. Każdy Polak, wbrew niektórym opiniom księża też, jeśli ktoś nie wierzy, to może przyjść do mnie, od czasu studiów mam wszystkie dokumenty wpłaty co miesiąc na Urząd Skarbowy i na ZUS, z racji tej, że pracuję jako ksiądz w parafii, więc mogę pokazać. Każdy z nas płaci podatki. Nie bardzo możemy decydować na to, na co te podatki idą. Po prostu państwo rozdziela je tak, jak chce. Ale ponieważ jest demokracja, to dano nam pewien wybór i możemy zdecydować, czy państwo ma rozdzielić te 100% naszych podatków, które już zapłaciliśmy, czy państwo rozdzieli z tych podatków, które już zapłaciliśmy, 99%, a my zdecydujemy, na co ten 1% pójdzie. Jeśli nie zdecydujemy, nie podamy jakiegoś konkretnego przeznaczenia, czyli tej organizacji pożytku publicznego, to 100% podatku weźmie państwo. Jeśli podamy, to państwo weźmie 99%, a 1% zostanie przekazany. Jeśli nie podamy, to te pieniądze i tak nie wrócą do naszych kieszeni,
bo to jest podatek, który zapłaciliśmy. Więc nie bójmy się wspomagać takich organizacji, bo to nas nic nie kosztuje. Jedyny koszt, jaki ponosimy, to to, że musimy odnaleźć numer KRS, który zostanie wpisany w odpowiednie miejsce w naszym rozliczeniu podatkowym. Więc pamiętajmy o tym, kiedy będziemy się rozliczać, że jest wiele w Polsce różnych organizacji, nie tylko kościelnych, które na ten 1% czekają. Nas to nie kosztuje nic, a w skali kraju dla nich jest to ogromna pomoc. Niech to będzie jeden z dowodów naszego miłosierdzia, może nie jałmużny, bo jałmużna postna to ma nas coś kosztować też, a tu nas nie kosztuje to zupełnie nic. Spotkanie Rady Parafialnej będzie w czwartek, 28 lutego o 18:30 po mszy wieczornej. Prosimy wszystkich o przybycie. Spotkanie dla grup kręgu biblijnego w poniedziałek, 25 lutego po mszy wieczornej. Drodzy, tradycją naszej parafii jest, że kiedy jest msza święta za osoby żyjące, to jest zawsze oprócz tej modlitwy i mszy świętej, które są najdoskonalszym prezentem, jakiś drobny upominek. Dlatego i dziś mamy dla jubilatów państwa Józefy i Władysława, ale mamy też dla Alana. Już się trochę martwiłem, ale rodzice się nie przyznali. Alan ma też drugie imię, Mateusz. Więc życzymy, niech jego patron, święty Mateusz, wspiera go. Niech go prowadzi i wyprasza mu potrzebne łaski w każdym dniu. A jubilatom życzymy, by Pan Bóg wspierał ich siły i pomagał im żyć jak najdłużej w miłości. Wcześniej też mieliśmy jubileusz, ja już sobie tak załatwiam na poświętach. Torta przyjdę na poświętach zjeść ze wszystkimi. Teraz jest post, to nie jemy. Także proszę nie trzymać tego z dzisiaj, tylko później postarać się o nowego, bo nas tu jest dużo. Wszystkiego dobrego życzymy. Za chwilę będzie błogosławieństwo i owe upominki, o których mówiłem. A teraz jeszcze powstańmy i pomódlmy się w intencji świętej pamięci Zbigniewa Koczenasz, którego w minionym tygodniu pożegnaliśmy. Pomódlmy się w intencji zmarłych, których polecaliśmy w tej mszy świętej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz na błogosławieństwo proszę jubilatów i rodziców chrzestnych z Alanem, Mateuszem tutaj o podejście przed ołtarz. Amen. Święty, niechaj zawsze udziela waszym sercom swoje.